Nie wykluczamy mamy szansę wygrać wybory w 2023 roku Grzegorz Schetyna. Z Tuskiem mamy szansę wygrać wybory w 2023 roku. Były. Szef po Grzegorz Schetyna przekonywał w środę, że Platforma na czele z Donaldem Tuskiem ma szansę wygrać wybory parlamentarne w 2023 roku. Zastrzegł jednak, że do zwycięstwa potrzebne jest porozumienie wszystkich środowisk opozycji demokratycznej. W sobotę Platforma Obywatelska wybrała przewodniczącego, którym został Donald Tuski jako jedyny kandydat otrzymał 97,4% głosów, a także szefów regionów i powiatów. Wybory na Dolnym Śląsku przegrał popierany przez Schetynę prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. nowym szefem tego regionu został poseł Michał Jaros. Schetyna powiedział w środę w Polsat News że nie miał jeszcze okazji pogratulować Tuskowi wyniku wyborczego, jednak jest umówiony z nim na rozmowę w tym tygodniu. Będziemy się widzieć w tym tygodniu i wtedy będę gratulował, zapewnił były szef Platformy. Podkreślił, iż zwycięstwo Tuska było oczywiste. Jest nadzieją na pewno dla ludzi Platformy, to widać po wynikach wyborów. Ja też byłem gorącym zwolennikiem jego powrotu. Jak widziałem, w jaki sposób funkcjonuje Platforma i jak zjeżdża jeśli chodzi o wyborcze sondaże, to uważałem, że ten proces trzeba zatrzymać, i zrobił to Tusk, powiedział Schetyna. Jego zdaniem, Tusk ma szansę na to, żeby wygrać wybory parlamentarne w 2023 roku. Dlatego wszyscy w Platformie tak bardzo mu ufają i wierzą w jego i w nasze zwycięstwo, zaznaczył były. Lider po. Zastrzegł jednak, że potrzebny do tego jest dobry plan, dobre relacje i współpraca opozycji. Uważam, że Platforma musi być inkluzywna, pogodzona musi zbudować porozumienie wewnątrz, żeby otworzyć się na zewnątrz. Nie ma możliwości pełnego zwycięstwa wyborczego nadpis bez porozumienia wszystkich środowisk opozycji demokratycznej, zaznaczył Schetyna. Do sobotnich wyborów szefów regionów osobą pełniącą obowiązki przewodniczącego partii i na Dolnym Śląsku był właśnie Schetyna. Pytany, dlaczego sam nie zdecydował się kandydować, przekonywał, że kiedy partia szuka nowego otwarcia, dobrym wskazaniem była kandydatura Romana Szoemeja. Popierałem go, no ale to Demokratyczna Partia. Niestety nie wygrał, ale miał świetną kampanię, bardzo mocną, zaangażowaną, programową i to, co zrobił w Wałbrzychu, będzie na pewno realizował także na Dolnym Śląsku, podkreślił polityk po